Z nami jest trener gości KKS Kalisz, pan Ryszard Wieczorek. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, zwycięstwo okazałe i chyba pewne w Ostródzie. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No, początek był bardzo taki niemrawy w naszym wykonaniu, ale to było spowodowane przede wszystkim bardzo dobrą grą, taką ambitną i zdeterminowaną gospodarzy. Sokół grał taką piłkę bezpośrednią, dużo było piłki w kontakcie, co w tych pierwszych 20 minutach gospodarze te piłki przejmowali. To była ta prostota w grze, z którą nie potrafiliśmy sobie poradzić. Po 20 minutach, myślę, opanowaliśmy sytuację i grając piłkę stwarzaliśmy możliwości do zdobycia bramki i tak też było. Druga bramka, jakby patrząc z perspektywy już tych 45 minut po przerwie, zamknęła mecz, bo tak to wyglądało, że w drugiej połowie kontrolowaliśmy to, co się działo na boisku i myślę, że już myślami też byliśmy przy meczu ze Stalą Rzeszów w środę. Trudny mecz nas czeka i też zmiany i szukanie nowych rozwiązań, czyli też dawanie minut Toniemu czy Stulcowi, Przemkowi, żeby też jakoś jak najszybciej potrafili się wkomponować w mecz czy w zespół. To też było jakby pokłosie tego, żeśmy nie strzelili trzeciej bramki, bo to by całkowicie zamknęło. Ale 2-0, cieszymy się, mamy punkty i po to przyjechaliśmy do Ostródy. Nie wiem, czy ma pan jakiś patent tutaj na Soku, bo póki co 3 spotkania, 3 zwycięstwa i 3, trzeba to powiedzieć, efektowne zwycięstwa. No tak, na pewno dzisiejszy mecz był najłatwiejszy, ale to myślę spowodowane przede wszystkim tym, że zespół Sokoła jest w bardzo dużej przebudowie, dużo młodzieży i oni też potrzebują trochę czasu na to, żeby, jak to się mówi, zapalić, złapać odpowiedni rytm. Natomiast my, te mecze rzeczywiście, one były emocjonalne, szczególnie ten 4-1, gdzie 2 karne niewykorzystane gospodarzy i my w 10 potrafiliśmy, tu rozegraliśmy chyba jeden z lepszych spotkań w poprzednim sezonie. Wszystko funkcjonowało, wszystko pasowało, mimo tego, że byliśmy w osłabieniu, ale na wiosnę to już był taki mecz, gdzie musieliśmy tam punkty robić, chcąc grać w barażach i ten mecz był bardziej już taki wyrachowany, ale z dużą dojrzałością i rzeczywiście można powiedzieć po dzisiejszym meczu, że Ostróda nam leży. Ostatnio, jak się wchodzi na informacje dotyczące Kalisza, no jest dużo zmian kadrowych, tak? O tyle, co zmiany nie dziwią, co dziwić może termin tych zmian, bo sezon już ruszył, a u pana kilku zawodników przyszło, ale kilku też doświadczonych, zwłaszcza odeszło. To znaczy, ci, którzy odeszli, ta informacja się wczoraj czy przedwczoraj ukazała, no to już z tymi zawodnikami, jak Tomek Hołota czy Mateusz Żydko, oni nie trenowali, Tomka już nie było. Ta informacja się po prostu tylko tak późno ukazała. Myśmy od samego początku bez nich pracowali. Mateusz był, ale też był kontuzjowany. Natomiast ja bardziej bym, jeśli chodzi o zmiany, wiadomo, jesteśmy tylko drugoligowym zespołem i brakowało mi, żeby Toni, czyli Hiszpan plus Przemek Stolz, czy jeszcze inni zawodnicy młodzieżowi, żeby byli od samego początku z nami, bo tego na pewno zgrywania nam brakuje. To ubytki zawsze są, ale ci zawodnicy, którzy do nas dołączyli, no trochę za późno i mamy mało czasu na to, żeby już musimy to robić w trakcie rundy, a wiadomo, nie jest to łatwe. Przed chwilą powiedział pan, jesteśmy tylko drugoligowym zespołem. Czy tutaj można doszukiwać się, że jest aspiracjami drużyny z Kalisza jest awans? Bo liga, no nie ma co się oszukiwać, jest silniejsza niż w zeszłym sezonie. To znaczy się, my zawsze gramy o cele najwyższe i na pewno patrząc przez pryzmat ostatniego sezonu, gdzie przegraliśmy ten najważniejszy mecz ze Skrom, Iskra dzisiaj jest w pierwszej lidze. Wygraliśmy bardzo trudny na Wigrach pokarnych, bardzo dobry mecz rozegraliśmy, natomiast niestety zabrakło nam trochę zdrowia w tym ostatnim meczu i to też już graliśmy, można powiedzieć, o awans do pierwszej ligi. No w tym roku, tak jak powiedziałem, jesteśmy tylko drugoligowcem i musimy pewne rzeczy sobie umieć poukładać troszkę później, bo ci zawodnicy, którzy dotarli do nas, no niestety taka jest kolej rzeczy tych zespołów słabszych. Muszą czekać na to, gdzie czy ci zawodnicy gdzieś złapią kontrakt w wyższej lidze. No nie udało się i są dzisiaj z nami. My się bardzo cieszymy, ale tak jak powiedziałem, liga jest, tak też pan powiedział, liga jest bardzo ciężka, wyrównana.
i na pewno te 7 punktów, które mamy, jest to dobry początek pod właśnie jeszcze lepszą grę, bo tej gry mi brakuje w naszym zespole, stać nas na, myślę, dużo więcej. Dziękuję bardzo, gratulacje i powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję wzajemnie.